6 na gaśniku, układam stery, tył jest obok, która go gdzieś złapie na kamerze, uwaga! Paweł Zeł, tu jesteśmy my, nagrywamy, jest stery, tak, lecimy w Polski, czyli na żywo nie poszło, nie mam łącza z internetem, ale wrzucę go na pewno dla Państwa, relacjonuję jak zwykle Jan Wężyk z tej strony, gościnnie na spotkaniu BMW Ostrów, właśnie śmierdzi tu gumą, ale tym się nie przejmujemy, jedziemy dalej, jest dobrze, asfalt jest trochę bardzo gryźliwy i zżera nam wręcz opony. Niepodważalny widok, kierowca, który upala, jest maksymalnie skupiony. Maszyna nam zgasła. Co teraz? Odpaliła, jedziemy dalej! Jest koniec! Jest koniec! Kręcimy pompki! Duże koła, piękne duże koła. Ze środka to nie może nie widać. Już kamerę wysuwam na zewnątrz. Nieziemsko. Nie na tą stronę się kręcił. Co zrobić? Idziemy, ładne, duże koło. No to cóż, przyszła właśnie pora, żeby skończyć opony do zera. Do zera je kończymy. Dzisiaj jest na dworze słonecznie. Lekki wiaterek, temperatura na zewnątrz 31 stopni w cieniu, w słońcu jest około 45, w środku w samochodzie mamy klimatyzację i mamy zaledwie 28 stopni, także nie jest źle. Trochę się dymie, może to silnik, a przypuszczam, że to jednak będą opony. To już chyba koniec, bo nam się opony kończą. A nie, jednak jeszcze jedno zarzucenie steryda. Tak, wychodzimy z prostej. Tak, i Regina weszła, tak, jest boczek. Zakręciliśmy kółeczko jeszcze. Już słyszę, że to będą ostatnie kółka, bo wąsiory latają. To już jest tak zwane zmęczenie opon do zera. Już nie ma na co czekać, już trzeba po prostu je skończyć. Temperatura jest odpowiednia. No to pękłe opony. Musimy już zjeżdżać. Dziękuję bardzo, pozdrawiam z Ostrowa. Jan Wężyk, jedziemy jeszcze na belgach. Na belgach słynne duże koło kręcimy. Kręcimy duże koło na belgach. Tak właśnie hamują belgi. Dziękuję Państwu bardzo, pozdrawiam, Jan Wężyk.